Wrzawa, mnóstwo polskich kibiców, Vlachty i Adam Małysz na rozbiegu. 130 metrów w piątek w kwalifikacjach, 131 w serii próbnej przed konkursem, ależ wysoko wyleciał Adam, pięknie leci jeszcze Adam dalej, brawo! Brawo, 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 Adam Małysz, znakomity skok! Potwierdza swą absolutną dominację, 126 metrów, tak daleko nikt jeszcze nie skoczył w dzisiejszym konkursie. Adam Małysz obejmie prowadzenie, no i jaka będzie odpowiedź tych wielkich, którzy będą skakali po nim. Dwukrotny wicemistrz olimpijski z Vancouver, doświadczony skoczek, pokazuje tym młodszym, tym, którym wydaje się, że już są na szczycie, jak dużo im jeszcze brakuje. Co to znaczy? Ta ciężka praca, co to znaczy ta umiejętność przystosowania się, pięknego lotu w tych trudnych warunkach, kiedy trzeba właśnie wykrzesać z siebie wszystkie siły, kiedy sięgnąć do ostatnich pokładów własnego talentu i w końcu, no tak, pokiwał głową z uznaniem. Hannu Lepisto, brawo Adam, 126 metrów, na Adama Małysza 135,1 punktu. I wyprzedza Michaela Neumayera Adam Małysz w tej chwili o blisko 12 punktów. Wolfgang Loitzl, reprezentant Austrii na naszych ekranach. Jeszcze 5 skoczków pozostało do końca pierwszej serii. Jak daleko skoczy Wolfgang Loitzl? Popatrzmy, także teraz jest zniesiony. Zdecydowanie bliżej od Adama. Pięknie, Adam pierwszy, Kamil Stok w tej chwili trzeci. Małysz, Neumayer, Stok, tak przedstawia się pierwsza trójka. 120,5 metra skoczył Wolfgang Loitzl, tyle ile Kamil Stoch. Minusowe punkty za wiatr pod narty dla reprezentanta Austrii. Widać to było wyraźnie, kiedy leciał na jednej wysokości, kiedy utrzymywało go to powietrze i potem pod koniec już ze skoku spadł. Ładny telemark. No i popatrzmy, który jest czwarty, jest za Kamilem Stochem Wolfgang Loitzl. A więc nie zmienia się ta pierwsza trójka. Adam Małysz, Michael Neumayer, Kamil Stok w pierwszej trójce, do końca już tylko 4 zawodników, a więc po pierwszej serii na pewno 2 naszych reprezentantów będzie w pierwszej dziesiątce. Zobaczmy teraz Andreas Kofler w powietrzu, ależ pracuje barkami, balans i dużo, dużo zabrakło mu do Adama. 117 metrów. Małysz, Neumayer, Stoch, pierwsza trójka, teraz 117 metrów Andreasa Kofflera, będzie daleko Koffler w klasyfikacji tej pierwszej serii. Myślę, wypadnie poza pierwszą dziesiątkę, to na pewno, tylko pytanie jak daleko. Ale te różnice punktowe, no Adam odfrunął rywalom bardzo daleko w tej klasyfikacji, jest dopiero 17. 135,1 punktu Adama Małysza o 11,2 wyprzedza Michaela Neumayera. Kamil Stoch na miejscu trzecim. No i pozostała wielka trójka. Morgenstern, Morgi Flüg, czyli Morgi Leć. Transparent od kibiców. I co pokaże Thomas Morgenstern? 121 metrów w serii próbnej. Wczoraj 120,5, kiedy Austriacy zajmowali drugie miejsce w konkursie drużynowym. Mistrz świata, mistrz olimpijski drużynowy z Vancouver. Oj, będzie daleko, ale nie tak daleko jak Adam. Zadowolony z tego skoku jest Thomas Morgenstern. No ale nic dziwnego, 123,5 metra. 2,5 metra bliżej jednak od Adama Małysza. Będzie więc pierwsza trójka, Małysz, Morgenstern, Neumayer, Kamil Stok spada w tej chwili na miejsce czwarte. Ale to pokazuje, jak fantastycznie skoczył Kamil Stok. 120,5 metra w tych trudnych warunkach. Jednak zmienia się ten wiatr, kręci tutaj. Najczęściej wieje od tyłu, ale pojawiają się od czasu do czasu podmuchy z przodu. Aleksander Pointner. No jest to brawo bite dla Tomasa Morgensterna, zadowolony. Jest Morgi w tej chwili na miejscu drugim, 132,2, przegrywa z Adamem Małyszem o 122,5 metra dzisiaj w serii próbnej. To był jego pierwszy skok tak naprawdę w Lachty. Nie skakał w seriach próbnych, nie skakał w kwalifikacjach, nie skakał w konkursie drużynowym. Podobnie jak Małysz, wysoko wyszedł nad zeskok i blisko. Będzie Adam numerem 1, no chyba że Simon Amann znowu zagra na nosie naszemu mistrzowi. 124 metry to druga odległość jak na razie pierwszej serii konkursowej. Przypomnę, Adam Małysz 126, Thomas Morgenstern 123,5, który jest Morgi na drugim miejscu w tej chwili. Michael Neumayer 121 jest na miejscu trzecim w tej chwili.
Poczekajmy jeszcze na noty i te punkty za wiatr. Będziemy mieli łączną notę Gregora Schlierenzauera. Osłabiony po dość ciężkim przeziębieniu. Chyba bardziej grypa nawet była u Gregora Schlierenzauera. Minus 0,4, jest drugi 130,5 punktów. I pozostał już tylko Simon Amann. Czy Simon Amann będzie pierwszy, czy też Adam Małysz pozostanie na pierwszym miejscu po pierwszej serii? Zobaczmy na mistrza olimpijskiego z Vancouver. Ależ pięknie leci Simon Amann i także daleko, tak jak Adam Małysz. No i teraz kto będzie numerem jeden po pierwszej serii? Odwieczni rywale, 128 metrów, a więc 2 metry dalej niż Adam. Zapowiada się przepiękna walka w serii finałowej. Niesamowity jest Simon Amann. To jest siła koncentracji. To jest klasa mistrza olimpijskiego. Martin Künzle na naszych ekranach zadowolony, no ale nic dziwnego. Raz jeszcze zobaczmy skok Simona Amanna. Przypominam, naprawdę znakomity, dobry, fantastyczny skok. Jak będzie teraz? Ściskajmy kciuki. Ściskajmy kciuki za Kamila, bowiem jest w formie, która pozwoli mu, jeżeli tylko się odblokuje, jeżeli tylko pofrunie, będzie w stanie skoczyć daleko, ale no nie tym razem. 114,5 metra. Widzieliśmy, co przed momentem zrobił Wolfgang Loitzl, 126,5, Kamil 114,5, no słabo, słabo. Tutaj wyjście z progu, no nie chcę oceniać, nie widać kompletnie z tego ujęcia, czy jakikolwiek błąd Kamil popełnił, lądowanie ładne. Zaczyna Michael Neumayer. Jak poradzi sobie Niemiec, także myślę będzie rozczarowany. Werner Schuster, 122,5 metra. Neumayera w pierwszej serii 121, a więc 1,5 metra dalej. Patrzę na noty od sędziów, podobne jak podczas pierwszej serii, no ale nie będzie Michael Neumayer liczył się w dzisiejszej walce. Jest w tej chwili czwarty, a więc spycha Janne Haponena, a ta pierwsza trójka się nie zmienia. Loitzl, Urman, Oli, no i pozostała już teraz największa czwórka. Tomasz Morgenstern, potem Gregor Schlierenzauer, Adam Małysz i Simon Amann. Przypomnę, 2,7 punktów traci Adam Małysz do Simona Amanna, 7,6 do Amanna traci Tomasz Morgenstern. To już jest walka o zwycięstwo, to już jest walka o miejsca na podium. Jak daleko pofrunie Tomasz Morgenstern? Popatrzmy, ależ wysoko nad zeskokiem przyjmuje, to będzie daleki skok! Ależ oddał skok Tomasz Morgenstern! No, 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 130 metrów. 5,5 metra bliżej od rekordu skoczni Andreasa Witthölsla. Zadowolony oczywiście. No, czy zadowolony? No, gratuluję na pewno swojemu koledze Wolfgang Loitzl. Ależ pięknie pofrunął Morgi. Pokazał, że jest mocny, że drzemią w nim jeszcze te siły, że potrafi skakać, potrafi fruwać, potrafi połykać te metry i lądować w znakomitym stylu. 130 metrów. Tomasa Morgenstern. W tym sezonie zwycięstwa w Sapporo i w Bischofshofen, którego odblokowały. Tak bardzo potrzebował tej wygranej po blisko 2 latach nieobecności na najwyższym stopniu podium. Jak sam mówił, miał już chwilę zwątpienia. 124 metry. On tracił 4,6 punktu do Adama Małysza. To jest tak naprawdę dopiero trzeci skok w Lahti Gregora Schlierenzauera i słabo. To nie jest skok absolutnie na zwycięstwo i zastanawiam się, czy będzie to skok na podium. 127 metrów, no nie, na podium powinien stanąć Gregor Schlierenzauer, chociaż poczekajmy, bowiem powinien być na drugim miejscu, chociaż 126,5 Loitzl, 126 i Urman. Na którym miejscu będzie w tej chwili Gregor Schlierenzauer. Jeszcze 2 skoczków do końca. Zaczynamy od Adama Małysza. 126 metrów w pierwszej serii. 2,7 punktów traci Adam Małysz. Hannu Lepisto już dał znać. No i Adam Małysz na rozbiegu. Jak poradzi sobie Polak?
O psychiczną stronę jestem spokojny. Dobrze, Adam, leć jeszcze trochę, jeszcze, jeszcze, brawo! To jest dobry skok, żeby nie powiedzieć bardzo dobry. Poczekajmy teraz na pomiar odległości. Radość polskich kibiców, no ale nic dziwnego. 130 metrów, a więc tyle, ile Thomas Morgenstern. Patrzę na noty. 3,19, 2 razy 18,5. A więc docenili sędziowie kunszt, mistrzostwo i wspaniałość Adama Małysza. Ależ pięknie. Niczym czarny ptak nad salpauselką frunął Adam Małysz. Będzie na podium w tym konkursie. Pytanie tylko, czy wydrze to pierwsze miejsce Simonowi Amanowi. 272,4 punktu to nota Thomasa Morgensterna. Pięknie, pięknie. Znakomita kariera. Doświadczenie, rutyna, umiejętności, praca, talent. Jednym słowem Adam Małysz i ogromne sukcesy. Jest pierwszy Adam! 274,3 punktu. O 1,9 wyprzedził Adam Małysz Thomasa Morgensterna, więc jest już co najmniej drugi Adam. I teraz patrzymy na to, co zrobi Simon Amann. Czy mistrz olimpijski z Vancouver postawi kropkę nad i? Czy w swoim zwyczaju, ze stoickim spokojem, nie zważając na nic, uśmiechnięty, patrzący na to, co dzieje się w dole. On lubi, kiedy tłum wiwatuje, kiedy jest wrzawa. Wtedy skacze mu się znakomicie. Zobaczmy, co zrobi teraz Simon Amann. Jak daleko poleci mistrz olimpijski? Bardzo daleko! Udowadnia, deklasuje, wygrywa dzisiejszy konkurs. 131 metrów. Oto król. Simon Amann.